Delikatnie powiesiłem się na elemencie zasilającym wtryski, gdyż okazało się, że osłona, nie wiem czy będzie widać, ostrość, osłona kabli jest przetarta i zastanawiam się w tej chwili, znaczy przetarta, złamana. Ona jest akurat ukształtowana w ten sposób, że w bardzo łatwy sposób, pod wpływem starości będzie pękała i teraz mam zagwozdkę, jak to w najmniej cebulacki sposób rozwiązać, żeby to w jakiś sposób zabezpieczyć i żeby to miało jakieś ręce i nogi. Mam jakiś pomysł, ale nad tym pomysłem będę się zajmował już jutro, bo dzisiaj nie za bardzo mam już ochotę. 0:13, więc wypadałoby już pójść i udać się na jakiś zasłużony, a może i też nie zasłużony spoczynek. Dobra, to do usłyszenia ponownie u was pewnie szybko, a dla mnie to pewnie minie jakiś czas. A co ogólnie jeszcze w tym roku będzie mnie czekało, jeśli chodzi o przygotowanie? No dosyć kompleksowo. W zeszłym roku nie było tak ostro. W zeszłym roku było bardziej kosmetycznie, że tak powiem. A więc na pewno przepukanie takie konkretne układu wspomagania, znaczy dokładnym, na tyle, na ile mi się uda. Chodzi o przepchnięcie troszeczkę większej ilości płynu. To jest raz. Płyn hamulcowy do przedniego układu. W zeszłym roku był zmieniany. Gdzie jesteś? W zeszłym roku był zmieniany płyn tylnego układu hamulcowego, ale zrobię to tak samo jak w zeszłym roku. Niech to się wszystko tam przepłucze, bo nie wiadomo jak było serwisowane wcześniej, a mam wrażenie, że nie było serwisowane za fajnie. Szczególnie patrząc na to, jak wyglądał płyn w układzie sprzęgła. Co mnie jeszcze czeka? Dzisiaj nawet będzie prawdopodobnie mnie czekało, chociaż czekam jeszcze na część konkretną, na o-ring. Czeka mnie, nie wiem czy będzie widać, może jakąś latarkę. Może będzie lepiej. Czeka mnie wymiana o-ringu pod czujnikiem obrotów. Natomiast czekam jeszcze na o-ring. Jest to o-ring o normalnych wymiarach, natomiast to już nie jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja, zresztą widzicie, że się tam delikatnie poci. Nie ma jakiejś tam tragedii. Mam nadzieję, że widzicie, że się tam delikatnie poci. Nie ma jakiejś tragedii, ale z tego względu, że to się już zdarza któryś raz z rzędu, dosyć wysokie temperatury niestety odciskają piętno na tych zwykłych o-ringach, więc postanowiłem w tym roku, że zainwestuję w troszeczkę inne o-ringi witonowe, to jest fluor kauczukowy, one są dużo lepsze, jeżeli chodzi o wysokie temperatury pracy. Natomiast troszkę gorzej sprawują się w niskich, ale zachowują jakieś tam swoje właściwości niby według danych technicznych do minus 20 stopni, a nie sądzę, żebym miał kiedykolwiek nieprzyjemność jeździć w temperaturze minus 20 stopni. Więc już profilaktycznie właśnie to w ten sposób zrobię. Co tu jeszcze będzie do zrobienia? No standardowo będą wymiany oleje wszędzie. To jest to, co by tutaj jeszcze. Zastanawiam się nad wymianą linek.
ale nie mam akurat linek zamówionych i nie wiem, czy po prostu będę miał jakąś tam okazję jeszcze w tym roku zamawiać jakieś części. Gdyż nie wiem, czy przy takim dłuższym wyjeździe nie byłoby sensowne, żeby te linki zmienić. One nie wiem, w jakim są stanie, nie wiem, jak były używane, czy były kiedykolwiek wymieniane, także z tego względu, że planuję w tym roku troszeczkę dłuższy wyjazd dalej, no to byłoby fajnie, żeby mieć to w miarę sensownie przygotowane, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Na pewno będę miał czyszczenie przepustnic i synchronizację przepustnic. Co tam by jeszcze było do ogarnięcia? O olejach mówiłem. Tak patrzę sobie na całokształt. Przejrzę jeszcze sobie instalację elektryczną z tego względu, że niestety motoguzi, w ogóle włoskie motocykle mają taką tendencję do tego, że elektryka nie jest ich jakąś super stroną, więc muszę przejrzeć sobie wszystko tak dokładnie. Nie wiem, co jeszcze, tak szczerze mówiąc. Kosmetycznie może też coś tam się jeszcze zrobi. Bak mam zdemontowany, troszeczkę zaobserwowałem, że jakiś tam rys się pojawiło, więc spróbuję to ogarnąć, ale już bez takiej jatki jak w zeszłym roku. Nie wiem, co jeszcze. Jak mi się przypomni, to jeszcze się odezwę.